Witajcie wszyscy, tutaj ja, Kironeko teraz i ogólnie i tak wcześniej zaczynam nagrywać, będę mniej wrzucać filmików, ale będą się pojawiać więcej rysunki teraz. Zaliczyłam sprawdziany, więc mniej się muszę uczyć, więc zacznijmy już od tych rysunków. Jeżeli zapraszam na moje media, Wattpada, Instagrama i Telonym, to najczęściej będę wchodzić, także. Zacznijmy, więc tak, ostatnio mam manię zakładek. Okej, dobra, jestem po problemach technicznych, ponieważ moja Jurysia się zgubiła i musiałam ją szukać. I okazało się, że niedokładnie przejrzałam książkę, więc pokażę wam pierwszą, którą zrobiłam. Jest to logo mojego kanału. Może to będzie mój baner, ale jeszcze się zastanawiam. Tak, jest to mój ocek, tak wygląda i ogólnie. Nie ma podpisu oczywiście, bo to była pierwsza. Potem robiłam Mionsy. Taką Neko Mions Higurashi no Nako Koroni, która miała siostrę bliźniaczkę. Tak się podpisuje teraz. Nie tylko Akironego, bo DW.pl, czyli darknessluv.pl też mi się zdarza, ale już mniej. Potem, słuchajcie, potem był Nagisa w sukience. Był. Tu tak się podpisuje. Jestem z tego dumna. No nie, no spoiler. Tak, oglądam Ansatsu Kiyoshitsu ostatnio, więc Nagisa, Shiotek, Ciotek, to powie, za przeproszeniem, jak to powiedziała moja koleżanka. To już było jeszcze wcześniej, więc tutaj jest Kayano, już nie pokazuję w kolejności, bo mi się nie chce. Tak, jest to moja ulubiona postać, tak się podpisuje. Jest to moja ulubiona postać z Ansetsu Kyushicu. Potem już nie wiem, jaka była kolejność. Ale jest tu moja ocka Windy, czyli ta, która była w Hot Milk Meme, czyli ta z żółtymi włosami, skrzydłami w ogóle, tak, przeszła mutację. I nie ma tych żółtych włosów jednak. Now she must feel pain. Tu jest Bakayaro, czyli idiotka. I tak się prezentuje ona. Zaczęłam oglądać Darling in the Franxx. Ale niestety muszę czekać jeszcze na 15 odcinek albo 16, więc zero tu, tak, moja ulubiona postać. Podpis jest. Więc jest to. Na to użyłam 13 albo 14 kredek, żeby to pokolorować. I jestem z tego mega dumna, bo jest to jedna z moich teraźniejszych zakładek. Mam ich 4, ale będę miała 3. Więc i ogólnie wszystkie prawie są obklejone taśmą. Jest tu miała ulowciana zakładka z Angel Beats. Z Amnezji jeszcze nikogo nie rysowałam, bo oglądam Amnezję, teraz Angel Beats oglądam. Jurisia, moja ukochana, tak, to jest moja ulubiona postać. Kocham tę zakładkę, ale jest pozaginana. Ale i tak ulowciam to. Tylko ten znaczek i tutaj są moje podpisy. W ogóle. Nie powiem, co moja koleżanka powiedziała, gdy mówiła Jurisia na kamurę. Więc tak, doki doki. Jest to Monika. Nie, ona nie pokazuje faka, jak to jedna moja koleżanka myślała. Więc jest tutaj Sayori, czyli ta, która mi się najbardziej udała. Nie, ona się jeszcze nie powiesiła. I dziękuję tutaj. Macie podpis. Dziękuję Okcygy za te właśnie oceny. Get out of my head, czy tam herć, już nie wiem sama. I podoba mi się, o dziwo. I tu też dziękuję tej Okcygy. Jest to Natsuki, bo się zamyśliłam. Więc tak, mam tu takie rysunki na kartkach A4. Jest to chiński smok, którego nie mam zamiaru kolorować. Będzie on sobie tak właśnie, a może kiedyś pokoloruję, ale nie wiem. Nie ma podpisu, bo nie skończyłam. To jest bardzo mega porozrywane, to jest jeszcze stare, ale tu są Eevee, Sylveon, Umbreon, Espeon, tu miał być Glaceon, tu nic nie ma, oprócz kresek i to są moje dwie ocki. Tylko ta mi za mała wyszła, Rose. Jest to rysunek, który naprawdę lubię. To nie jest prawdziwa krew, jakby kto pytał, tylko nie wiem. Ale podoba mi się, nawet jeżeli tak zepsułam. Ogólnie eksperymentuję teraz. Dziewczynka z innego wymiaru, która przeteleportowała się do smutnego wymiaru. Tutaj jest I don't want that, czyli ta. Wyostrz się. Moja ponsonka jedyna,
swoim rodzaju, bo nie mam ponysonek więcej. Tak, to jest długopis, który mi się rozmazał, bo mi się cienkopis skończył. Ale mam już ten cienkopis. I tak. Jeszcze się zastanawiam, czy zrobić jej właśnie czarny ogon, czy zostawić dalej biały. Jak kto pytał. I sorry za mój głos, ale troszeczkę chora jestem. I jest tutaj, jeżeli ktoś zna wokaloidy, to i tak te włosy mi nie podobają się, bo ona ma tam takie niebiesko-zielone, a ja musiałam dwóch markerów użyć. Więc jest tu Mikus Batent Night True End. I mi się podoba. Więc tak, tak jak mówiłam, moja odsusia pierwsza w życiu, można zobaczyć na starym kanale, ile ewolucji przeszła. Jeżeli ktoś będzie chciał, to podam nazwę. Tam od lisa do fury i teraz do demona. Więc tak wygląda w tej swojej złej formie. Mam tu dwa podpisy, czy dwa rysunki. Tak wygląda w swojej tej złej formie, czyli tej oryginalnej, bo ona jest takim demonem właśnie. Ma wielgachne pazury i wszędzie, nawet tutaj na stopach. Ma rogi takie, wiem, może wam przypominać Zero Two, ale ja już miałam przed tym taki pomysł, by zrobić. Więc nie, żeby coś, znaczy inspirowałam się Zero Two troszeczkę przy oczach. Zero Two ma trzy takie trójkąciki jakby pod oczami. Znaczy na dole, a ona ma tutaj, więc nie żeby było, że ja zgapiam, bo nie zgapiam, po prostu nieważne. I tu jest taki właśnie zeszyt do mojej koleżanki z klasy. Więc tak. Pierw miałam zrobić, żeby moja ocka Niri, która była w Dreams Meme, była takim demonem, ale jednak stwierdziłam, że nie. I to był pierwszy Windy, któryś tam ewolucja. Tak mam oko na tym. A nie, to w ogóle jakieś tam pierdoły. Na Instagramie jest pokazana moja nowa ocusia z adopcji. Przepraszam, ale nie pamiętam od kogo była adopcja, chyba po Kiyuki, ale już nie pamiętam. Jest to Shiny, czyli koteł. I mega kocham ją, po prostu lovciam. I tak to się prezentuje. To jakiś kit, to jest streaming card, rysunek, który lovciam. Po prostu genialny. Tylko jak widzicie, tyle poprawiane, żeby mi się cienkopis, długopis skończył. Tu jest ta moja ocusia, jeszcze w starym prototypie. Nie ma ona teraz tej korony. W tej bardziej ludzkiej formie. Więc tak, ostatnimi czasem, jak mogliście już tam zauważyć, rysuję postacie, które nie mają ubrań, ale są zacenzurowane, także wiecie. Ponieważ ćwiczę anatomię i to jest dlatego. Więc she's a monster. Tak wygląda właśnie. Tylko naszyjnik. Gdzie się podział? Tu jest taki koń, który mi się bardzo podoba. Znaczy, nie umiem rysować koni realistycznych, więc pierwszy raz z instrukcją. Nigdy nie rysowałam koni z instrukcją. To jest pierwszy raz z instrukcją i mi się mega podoba. Nawet jeżeli to jest z instrukcją. No i to zepsułam, bo mi się już to nie podoba, bo miałam jej robić wory pod oczami, ale to dziwnie wygląda. A to jest do tego rysunku tego Y. Ona jest tutaj jako dziecko i tam już jako troszeczkę starsza. Więc tak, jej ból to bardzo boli. Zostawcie ją samą. Ona jest potworem. Więc no, hech. Tu jakiś szkiceł. Tu jest właśnie moja ocusia, tylko jak widać szyi nie pokolorowałam. I tak ona wygląda w tej ludzkiej formie bardziej, a tak jako demon. I nie wiem, czy czasem nie będę rysować jej takich właśnie oko mojej ocusi. Więc tak, dalej nic nie mam. Dziękuję za oglądanie. Proszę zostawić lajka. Jeżeli ktoś chce, żebym podała nazwę ileś tam, bo ogólnie mam dwa konta na Instagramie, Ładpada i Talonym, na co wchodzę i odpowiadam, więc podam. To tyle, pa.